Pora na spotkanie z gościem, a dzisiaj Państwa gościem Radia 5, Marek Buczyński, zastępca prezydenta Suwałk, szef Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Prezydencie, spotkaliśmy się w tym studiu jakiś czas temu, przed niespełna miesiącem, i wtedy Pan powiedział głośno: Suwałki wypowiadają wojnę sklepom z dopalaczami. O dopalaczach od pewnego czasu głośno w całym kraju słyszymy, że zamykane są kolejne sklepy z tymi akcesoriami, także sklepy w Suwałkach. Jak aktualnie wygląda sytuacja tutaj na naszym terenie, bo to nas najbardziej interesuje? Jeżeli chodzi o Suwałki, to sklepy, które funkcjonowały w Suwałkach, zostały zamknięte decyzją władz sanepidu. Z tego, co z informacji, które posiadam, stwierdzono w jednym z tych punktów środki nielegalne. Zaś w pozostałych dwóch punktach, bo trzy takie punkty sprzedaży były w Suwałkach. I w tym jednym punkcie stwierdzono środki nielegalne. Także można powiedzieć, że na razie ta decyzja obowiązuje, decyzja władz sanepidu, przez 2 tygodnie. I to jest czas, kiedy będą te punkty dokładnie sprawdzone. I niezależnie od tego, czy te punkty zostaną po jakimś czasie uruchomione ponownie, czy nie, na pewno będziemy prowadzili szereg działań, które będą działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, bo wydaje mi się, że takie zamknięcie punktów nie do końca rozwiązuje problem. Bo przypomnę, że również narkotyki są nielegalne w Polsce, a jest problem z narkotykami w kraju. Mamy szczególnie wśród młodzieży. Tak samo tutaj, jeżeli zostaną te punkty zamknięte, to problem z dopalaczami do końca, tak zwanymi dopalaczami, nie zostanie rozwiązany, bo nie będzie się handel odbywał w sklepach, ale będzie się odbywał handel w internecie. Będzie się odbywała również być może, bo to jeżeli jest zapotrzebowanie na jakiś towar, a tutaj widocznie jest jakieś tam zapotrzebowanie, którego absolutnie nie akceptujemy, to pojawią się inne rozwiązania nie do końca legalne, czyli internet, czyli te właśnie nielegalny handel, i chodzi o to, żeby dotrzeć do młodzieży i do ich rodziców, młodych ludzi, z tą informacją, z tym przekazem, że dopalacze są złem, bardzo niebezpiecznym złem. Słyszymy od 2 tygodni, praktycznie nie ma dnia, by nie było informacji o zatruciach, bądź nawet wczoraj mieliśmy przypadek śmierci jednej z osób dorosłych, która zmarła po zażyciu dopalacza. No,